Oto burmistrz miasta Józef Górniak oraz radni Urzędu Miasta i Gminy z Jasienia w rocznicę Konstytucji, jak Państwo widzą, sadzą drzewko, które ma upamiętniać tą rocznicę. Yeah.
Słowie wienie gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki złom ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i sądziła na Jezusa stały. Matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleopasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mimo tej niesprzyjającej pogody gromadzimy się dzisiaj tutaj wokół ołtarza, aby śpiewać Bogu. Miała ideę wolności i dlatego nie mówiono o tej konstytucji przez tyle lat. Dlatego zakazywano obchodzenia tego święta, ponieważ nie chciano przypominać ludziom, narodowi polskiemu, o idei wolności, o to, że naród musi być wolnym. Musi być wolnym zewnętrznie i wewnętrznie. I dlatego dla ludzi, żeby była przyjęta przez wszystkich, trzeba się oprzeć na wzorach, trzeba się oprzeć na jakichś ideałach. I dlatego ta konstytucja trzeciomajowa rozpoczynała się słowami: w imię Boga w Trójcy Jedynego. Nasi praojcowie, żyjący 200 lat temu, właśnie prawa Boże postawili fundamentów tej konstytucji. I teraz, bracia i siostry, kiedy żyjemy w tych czasach nam współczesnych, kiedy też dyskutuje się tyle na temat nowej konstytucji, konstytucji, która byłaby czymś niezmiennym, czymś trwałym, i zastanawiamy się, co to ma być. Ale czysty, nasz dom z cmentarza podźwignięty. I módlmy się, bracia i siostry, również za tych, którzy stoją na czele tego narodu, aby zawsze rozumieli, że są powołani po to, aby służyć. Za przywódców naszego narodu, gdy z martwych się obudzi i brzask wolności ją ozłoci, daj rządy mądrych, dobrych ludzi, mocnych w mądrości i dobroci. Te modlitwy, które wypowiedział kiedyś poeta, te modlitwy i nasze osobiste złóżmy teraz na patenie, czyli wewnętrznie wolni, mocni duchem, mocni wewnętrznie, i byśmy tak kierowali tym naszym życiem osobistym i społecznym, aby chwała Boga w tym narodzie rosła i żeby Maryja, ten wstrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zanieśmy nasze prośby przed ołtarz Pana, jak śpiewamy w naszej narodowej pieśni. Niech Bóg przychyli się ku naszej pokornej prośbie. Módlmy się za wszystkich chrześcijan w naszym kraju, aby nie sprzeniewierzyli się tej godności, którą otrzymali na Chrzcie Świętym.
Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby była wspólnym domem ludzi różnych języków, wyznań i przekonań. Ciebie prosimy. I w trwaniu wierności polskiej Ciebie prosimy. Módlmy się za poległych w obronie naszej ojczyzny w latach powstań, wojen oraz mordowanych w obozach miejsc zakaźni, aby oglądali twarzą w twarz oblicze zmartwychwstałego Pana. Ciebie prosimy, narodu, w Twoich rękach są nasze losy. Ty nas wysłuchaj, gdy wolamy w potrzebie i wspomagaj swoją potężną prawicą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na życie. Wszechmogący wieczny Boże, i abyśmy Ciebie chwili w głową schronili i wysławiali. Pochodząc uroczystość Najświętszej Maryi na Przedziemnicy, ona to za sprawą Ducha Świętego uczyła jednorodzonego Syna Twojego. I zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu światłość przed Niego. Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego uczyła jest na chwalą aniołowie. Wielbią błogosławione duchy, Chrystus oddają cześć potęgi. Niebiosa i mocy niebios oraz błogosławieni serafini we wspólnej wyzwaniają radości. Do Bóg prosimy, aby nasze głosy przyłączymy się do nich, pokorny w uwielbieniu wołają. Thank you.
wiecznym, najświętszą pogrodnicą dziewicą Maryją. Świętymi apostołami chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Pana Zbawiciela wszystkich ludzi. Wypraszę nam pokój i zbawienie. Alleluja. Módlmy się. Pośredni świętym darem dzięki Ci składamy, Boże, i błagamy Twoje miłosierdzie, aby we wszystkich naszych przeciwnościach broniła nas Najświętsza Maria Panna Królowa Polski. Przez Chrystusa Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Teraz w innicy naszej ojczyzny, Boże, coś Polskę.
Dzieci rozumieją po naszemu! Ludzie! Uciekają! Ludzie! Salem Aleńku! Salem a... Jak to dobrze, że was widzę, cichotni wędrowcy! Tak gorąco na pustyni, a ja od 3 dni szukam swoich wielbłądów. Nie widzieliście ich? Pięć wielbłądów nie widzieliście? Nie było żadnych wielbłądów. Nie było? Tak okropnie chce mi się pić, bo macie krople wody. O, dziękuję. No dobrze, prawda, Salem? Tak, ale najpierw opowiemy bajkę. No, znaczy ja opowiem bajkę. Wędrowcze, ty nawet nie wiesz, że tu na pustyni mieszkają takie pustynne dzieci. Gdzie? Tu na pustyni? No spójrz! Ale to Fata Morgana, co ty opowiadasz? To piaski takie, o! Piasek. Dzieci rozumieją po naszemu! Jeśli rozumieją po naszemu, to ja bym dobrze chciała, żeby w naszej bajce brały udział. Chcecie? Tak! Potrzebna będzie rzeka. Kto będzie rzeką? Dwie osoby potrzebuje. Chodźcie, dziewczynki. A ty znajdź kilka drzewek do sadu. Kilka drzewek do sadu. Kto chce być w moim sadzie, co? No to muszą być bardzo ładne drzewka, więc najlepiej będzie, jak to będą dziewczyny. Kto chce być? Takie drzewka, no? Chcecie, kto chce być, no? Nikt nie chce być w moim sadzie? Które dziewczyny? No? No to ja będę brał na ochotnika. No ha, tak. O, zobacz mnie. Odpuść sobie, to będzie strażą. Brzydkie, o. Nie będzie miała jak trzymać biały szmatek. To nasze szmatki. Tu położymy. Kwiaty na drzewach. Chodź też. Mamy jedno szmatki, drugie. Jeszcze jedno, no. Wędrowcze. Gdzie ty? Chodź do nas, chodź. Buduj bramę do miasta. Aha, bramę do miasta buduje. To brama to musi być potężna, no. Co się boisz? Kto się śmieje? Chodźcie dwóch. O, nie gusy, chodźcie. O, będzie trzymał konia, o. Trzymaj. No to możemy zaczynać, ale... Ojej, brakuje najważniejszego. Przecież tata mówił, że ta bajka ma być o leniu. No to kto będzie leniem w tej bajce? Aha. Kto? Dwa, trzy lenie. Masz trzy lenie. Mało. Co, jak ja bym był leniem, to ja bym się nigdy nie przyznał, że jestem leniem. Co wy? Prawda? Oczywiście. Nie musisz się przyznawać, ponieważ rzeczywiście jesteś leniwa. Tak więc najlepiej będzie, jak ty zagrasz lenia, ty. Ja mam być leniem? No ty, tak. No chyba słyszysz. Zawiąż ten zielony turban. Dlaczego mam wiązać na głowie zielony turban? No dlaczego? Bo wszystkie lenie na świecie noszą zielone turbany. Coś podobnego, a ja znam dwa wielkie lenie w kolorowych turbanach. Zaczynajmy bajkę. W krainie Ferii żył sobie len. Nikt nie robił cały dzień, tylko spał. Kiedy tak sobie smacznie chrapał, pewnego ranka przyśniło mu się jego własne szczęście. Obudził się uradowany i pobiegł natychmiast do sąsiada pożyczyć kobyłę. Długo biegł. Salem Alejku. Dobry mój sąsiedzie, pożycz mi konia. Chciałbym wyruszyć na poszukiwanie szczęścia, a na piechotę daleko i nogi bolą. Pożyczę? Świetny koń! Tylko coś słabo go karmisz, sąsiedzie. Kiedy on jadł ostatni raz, co? O! Mam nadzieję, że wytrzyma drogę. Wsiadł leni na konia i wyruszył w podróż. Jedzie sobie, jedzie, lecz ledwie wyjechał na skraj wioski. Wypadł pan z dzisiaj. Szel pan, jedź pan śmiało. Śmiało. Ustaw się do kamery. Piweńko, nie ma sprawy. No jak, i trzeba z pół godziny pogadać w telewizji. Nie ma stania pokazać. Tak patrzę, że ona jeszcze ciebie nie ma?
Muszę uważać, bo już kamera się pyta. Jak moment? Klisza pęknie. Dzisiaj jesteś w telewizji, wszystko. Policja i tego nie... Nie, nie robi kół. Przekona, że to głodny na twarz. Najwidoczniej były małe i miały zębów, uszczypałem mnie. Słuchajcie, musimy zrobić coś takiego, czego na pewno nie robią szakale, a co czasami robią dzieci. Co dzieci robią? Przysławią się! I czasami w szkole śpię? Znają! Znacie jakąś piosenkę, którą razem moglibyśmy zaśpiewać? Razem na głowie! Dobrze! Dla odpowiadamy? Ejku! Na odwrotnie, właśnie. Spróbujemy. Salem Alejku! Alejku Salus! Świetnie! Pomożecie nam dalej wędrować przez tą straszną pustynię? Słuchajcie, klaszczcie tak. I strasznie lubię skakać.
ze Szkoły Tanecznej z Gubina, Tomasz Jerzymbowski. Zapraszamy Tomka na scenę.
Państwa. A będziesz miał pieniądze za reklamę Trumpa. A oto puchar, przeznaczony dla zwycięzcy tenisa ziemnego, który odbywa się na korcie tenisowym na osiedlu 40-lecia. Puchar ten jest ufundowany przez burmistrza miasta. Oglądacie Państwo mecz finałowy turnieju piłkarskiego o puchar burmistrza miasta Jasienia pomiędzy reprezentacją Bieszków a juniorami Stali Jasień. Brawo!
przestań, daj mu spokojnie. Nas to nie przejdzie, nas. Panie sędzio, uśmiechnij się pan, bo pana filmują. Wreszcie na bok. Tak powiedzą, że będzie szukał dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Brawo. Dobrze. Dobrze. Wiemy, wiemy! Za szybko nie grajcie, bo nie możesz złapać. Kamera, nożyce. Środek! Ale się przepraszam, muszę zdać, była dość. Środek! Paweł! Wychodzisz teraz! Budowlanie grać! Tak, tak, tak. Pamiętaj, że to jest Mondbole. To klubowe może. Daj skrzydłami. Tak, tak, do kamery. To wszystko będzie na kolegium. Walk!
Dobrze, otóż to. Dzień dobry!
będzie twój, no ja to czekam. Dalej, 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 d
Widzą Państwo, jak reprezentanci obu drużyn odpoczywają, ponieważ mecz zakończył się remisem 1-1 i sędzia główny zadecydował o rzutach karnych, które zdecydują o wygranej i zwycięstwie i przyznaniu pucharu burmistrza miasta. Radek, jak chcieli, to Wyszkowa nie jest. Nie jest to Wyszkowa. Dobrze, 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 dob
It was my master, yes, it's broke.